Witam Państwa. No zacznę od tego, że na pewno przyjechaliśmy tutaj, żeby grać o zdobyć punktową, tak? Przekładaliśmy sobie, że chcemy powalczyć, nie grać gdzieś tam asekuracyjnie. No i można powiedzieć, że od razu w pierwszej minuty gdzieś tam bardzo nam się poszczęściło, bo w pierwszej akcji zdobyliśmy bramkę, co oczywiście też ustawiło bardzo mecz. No i potem troszeczkę się cofnęliśmy, kontrolowaliśmy gdzieś tam przebieg spotkania i myślę, że też były jakieś sytuacje na podwyższenie wyniku nawet w pierwszej połowie. Druga połowa, można powiedzieć, no, bardzo podobny scenariusz, praktycznie pierwsza gdzieś akcja, od razu 2-0. I tak w cudzysłowie, no już trochę wydawało się, że było po meczu, chociaż tutaj zespół gospodarzy bardzo ambitnie walczył, starał się, natomiast no, gdzieś tam poza stałymi fragmentami gry chyba tych akcji takich podbramkowych za dużo nie było, bo my się dosyć dobrze broniliśmy. No i myślę, że należy pochwalić moich zawodników przede wszystkim za mądrość taktyczną, dyscyplinę taktyczną przez cały mecz, o czym mówiliśmy i w tej drugiej lidze wiem, że to nie jest łatwo, ale pracowaliśmy nad tym i w dzisiejszym meczu było naprawdę taką dyscyplinę taktyczną, mądrość, jeżeli chodzi o grę defensywną widać, no i z premedytacją wykorzystane sytuacje. No cóż, mamy 6 punktów, 3 bramki zdobyte, 0 stracone, bardzo fajnie na początek, natomiast no, oczywiście pokora, studzimy tutaj za swoje zapały, bo ta liga jest jeszcze duża i może się wiele rzeczy zmienić. No współczuję tutaj trenerowi i gospodarzom, no ja mogę z swojej strony powiedzieć, że dobrze mi się w Chorzowie gra, bo to co tu przyjeżdżam, to wygrywam, ale życzę też tutaj kibicom wam, że na pewno w tym trudnym momencie też gdzieś się podniesiecie i myślę, że też gdzieś tam zaczniecie wygrywać, bo dzisiaj no, nie było nam wcale tak łatwo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie trenerze. Witam wszystkich na pierwszej konferencji w tym sezonie. Ja zacznę z innej strony trochę. Ten klub powstaje na nowo, na zdrowych zasadach ekonomicznych. Na razie nie dojeżdżamy sportowo i to jest fakt. Natomiast pozbyliśmy się 18 zawodników, w dużej części, którzy nie chcieli tutaj być. Nie chcieli dla ruchu jak. Doszło 10 juniorów. Chciałbym, żebyśmy to wzięli pod uwagę. Juniorów, którzy dzisiaj po meczu reagowali jak reagowali. To są ludzie, którzy będą przyszłością tego klubu, czy nam się podoba, czy nie. Dlatego prosiłbym, trener rzecz nabyta. Ja jestem przyzwyczajony do wielu rzeczy, wiele w piłce przeżyłem. Natomiast oni nie zasługują na to, żeby ich leżyć. To jest nie fair. Co do samego meczu, rzeczywiście no, nie można wygrać meczu, jeżeli pierwszy oceny strzał oddaje się w 90 minucie, tak, Nowakowski? 89. Dziękuję. Widocznie na drugi zegar patrzę. I porównując tam to spotkanie gdzieś do siarki, gdzie stworzyliśmy jak na mecz ligowy, no masę sytuacji, które powinniśmy wykorzystać. Tutaj tego nie było. Na pewno. I tutaj się z trenerem zgadzam. Pierwszy strzał wychodząc z szatni i drugi strzał mając jakiś pomysł, żeby ten mecz odwrócić w drugiej połowie, spowodował, że mamy na dzisiaj być może za mało umiejętności, żeby takie sytuacje odwracać. Na tą chwilę tych umiejętności w tym spotkaniu na pewno nam zabrakło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Ja pytanie do trenera. Teraz komentuję tutaj Was z trybun, gdy trenerzy mówili, gdy kibice już domagali się zmiany trenera, pożarli zmiany trenera. Tak więc powtarzali, jak Pan to skomentuje? No, to nie jest pierwszy stadion, gdzie kibice domagają się zmiany trenera. No, tak kibice nie zatrudniali trenera, tak pan nie zatrudnia trenera. Są odpowiedni ludzie, którzy takie decyzje podejmują. I tak jak powiedziałem, trener jest zresztą nabyty. Trenerzy są, odchodzą, natomiast ci ludzie zostają. Panie trenerze, natomiast jeszcze pytanie, mówił pan, ilu zawodników podeszło, ilu trafiło na cichą, ale pewne jest też to, żeby nie zamknęliście kadry, a przynajmniej pan ma taką pewnie nadzieję, że nie zamknęliście kadry. Czy pan ma jakieś konkretne obietnice ze strony zarządu, że no tu nie chodzi o obietnice, tu chodzi o to, że w dalszym ciągu, i to jest fakt, te proporcje młodzież i ludzie doświadczeni są zachwiane w stronę tą młodzieżową. Natomiast no my też nie chcemy brać ludzi na zasadzie jak nie on, to nikt nie przyjdzie. No nie. Być może na tym tracimy, natomiast przed sezonem powiedzieliśmy sobie, że
że będziemy ten zespół opierać na ludziach, którzy tutaj są wychowani, i na ludziach, którzy są związani z tym klubem, i tak robimy. Będzie to bardzo trudne, natomiast uważam na dzień dzisiejszy, że innej drogi dla tego klubu nie ma. To może jeszcze doprecyzuję to dobrze. Czy trener ma nadzieję, że te dwa gongi spowodują, że jeszcze ruch będzie trochę aktywniejszy na tym rynku transferowym? No przecież na ten temat mówiłem, nie zamknęliśmy okna transferowego, raczej my nie zamknęliśmy. Cały czas chcemy, żeby ten zespół został wzmocniony i mam nadzieję, tak mówię o nadziei, mam nadzieję, że tak się stanie. Natomiast nie jest to sprawa łatwa, żebyśmy dobrze się rozumieli. Tak? My tak różne plany i przyniaki mieliśmy już od bardzo dawna, natomiast z różnych względów do pewnych ruchów transferowych nie doszło. Tak my też musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy dzisiaj. Jesteśmy dzisiaj w drugiej lidze i no nie jesteśmy na dzisiaj klubem pierwszego wyboru dla wielu ludzi. Ja jeszcze mam tylko krótkie pytanie o te zmiany. Podgórski grał i w sparingach, i w Tarnym Brzegu w środku pomocy, dzisiaj na boku. Ta zmiana wynika z tego, że prawy obrońca był niedostępny, czy... Bo tak było widać różnicę. Podgórski jednak w środku prezentuje się... W ciągu tygodnia wypadł nam Kędziora, wypadł nam wczoraj Komarnicki. Dlatego no, takie decyzje dzisiaj. Na dzisiaj wiadomo, na jakby wypadli tutaj właśnie obrońcy pan zawodnicy Kędziora i Komarnicki? Nie wiadomo. Mam nadzieję, że nie na dół. Czy są jeszcze jakieś pytania? Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.